Mocir Międzyrzec Podlaski korzysta z majowego weekendu, dobrej pogody i tego, że jest dzisiaj, w sumie 2 maja, Dzień Flagi. Tak, i postanowiliśmy uczcić go właśnie takim rajdem krótkim, rowerowym. Pogoda dopisuje nam dzisiaj, trasa około 20 km po okolicznych lasach. Po okolicznych lasach. Czy... Zgodnie ze wszystkimi obostrzeniami. Które jeszcze są. Tak. Czy coś po drodze ciekawego? Coś będziecie mijać? Gdzieś jakiś drobny przystanek? Znaczy będziemy na takim przystanku w lesie, gdzie pobiera się wodę. Takie ładne, urocze miejsce. Ładne, urocze miejsce. Oczywiście dzisiaj trybutem jest biało-czerwona. Tak. Tak, mamy tutaj flagi, mamy odblaski biało-czerwone. Także no, ile osób w tym momencie? No, grupy będą po 25 osób będziemy jechać. W tym momencie jest około 25, tak jest. Czego wam życzyć? Żebyśmy wrócili tutaj na ognisko, jeszcze sobie zrobili. Można powiedzieć, że to jest takie otwarcie również sezonu rowerowego? Można tak powiedzieć, mieliśmy te otwarcie trochę wcześniej, ale też niewiele osób było, bo też pogoda jakby nie sprzyjała. Życzymy wam udanego wypadu rowerowego. Dziękuję. Dzięki bardzo.